Jak najbardziej to się wiązało z moim jakby doświadczeniem, które chciałem wykorzystać. Przeczytałem ogłoszenie w lokalnej prasie o tym, że będzie organizowany konkurs na to stanowisko. Przeczytałem wymagania, które były postawione. Były to dosyć surowe w mojej ocenie wymagania. Pomyślałem, że mógłbym spróbować i tak też uczyniłem. Dobra. A czym pan przekonał komisję? Jaki pan, ma pan plan działania? To znaczy, jeżeli chodzi o plan działania, wolałbym dzisiaj na ten temat zbyt dużo państwu tutaj nie opowiadać, dlatego że z jednej strony wizja musi się w tej chwili zdarzyć z rzeczywistością. Ja jestem dopiero dzisiaj drugi dzień w pracy na tym stanowisku. Wczoraj miałem okazję dopiero poznać personel, załogę, przeprowadzić z nimi, z pracownikami pierwsze rozmowy i no, powiem w ten sposób, że tutaj myśli się i koncepcje jeszcze mieszają. Potrzebuję trochę czasu, aby w sposób spokojny, przemyślany, wyważony zacząć realizować jakby pewne kroki, które w konsekwencji mają podnieść poziom konkurencyjności obiektów solankowych, no i się przełożyć przede wszystkim na zadowolenie klientów. A ta wizja pana? Panie redaktorze, moja wizja, przyjmijmy ją jako wizję startową, to składa się z czterech punktów. To jest przede wszystkim wzmocnienie marki Geotermii Grudziądz. To jest uzyskanie rentowności ekonomicznej, przynajmniej radykalna poprawa wyników. Trzeci krok to jest to, o czym, to co ja bym chciał zrobić, a jest uzależnione od tego, co pan prezydent powiedział, mianowicie naturalny rozwój, ekspansja spółki w kierunku realizacji projektu Nowe Solanki. I czwarty krok to uzyskanie pozycji lidera. Jeżeli byśmy zrealizowali ten projekt Nowe Solanki, to uzyskanie pozycji lidera w regionie. Czyli co, to co działo się do tej pory w Solankach, nie dawało gwarancji, że spółka będzie osiągała zyski i to się musi zmienić? To znaczy, ja nie chciałbym w żaden sposób zagłębiać się i oceniać jakby sposób merytorycznego zarządzania spółką. Będę starał się unikać generalnie tutaj jakichkolwiek ocen. Aczkolwiek uważam, że potencjał istnieje do poprawy wyników, aczkolwiek jest w pewnym sensie ograniczony. Ten naturalny potencjał, który moglibyśmy osiągnąć, to właśnie realizacja tego projektu Nowe Solanki. Czyli bez tego właściwie trudno mówić o jakimś konkretnym rozwoju i uzyskaniu w przyszłości konkretnych zysków z tego, co mamy w tej chwili, tak? Poniekąd tak, aczkolwiek musimy pamiętać, że to jest spółka, której udziałowcami są właściwie samorząd, właściwie miasto, prawie w 100%. I naszym zadaniem jest tutaj w tym momencie pełnić no, jakby rolę służebną dla mieszkańców, więc moje działania będą ukierunkowane właśnie na to, aby ten poziom świadczonych usług w dzisiejszych Solankach był jak najwyższy, żeby mieszkańcy naszego miasta byli po prostu zadowoleni. Mhm, ale też pewnie zdaje pan sobie sprawę, że a propos mieszkańców, też nie wszyscy są oczywiście zadowoleni z tego, że Solanki mamy, natomiast tego, jak wyglądają, jak wygląda otoczenie, no wielu mieszkańców do tej pory mówi nam na przykład, że nie są z tego zadowoleni, że to wszystko powinno wyglądać jednak inaczej. Czy rzeczywiście widzi pan, będąc tam na przykład, że to trzeba zmienić? To znaczy, ja zapoznałem się jakby z opiniami, dużo rozmawiam z pracownikami, czytam również fora internetowe i muszę przyznać, że opinie są rzeczywiście różne. Są od skrajnie negatywnych niestety, poprzez bardziej wyważone. Jeżeli pan pyta moje prywatne zdanie, uważam, że jest pole do tego, aby pewne zmiany przeprowadzić. Będę nakłaniał również właścicieli do tego, aby zgodzili się na przeprowadzenie niezbędnych jakby działań, które by mogły przełożyć się na poziom zadowolenia klientów. Jeszcze jedno ostatnie pytanie, jak pan mógł powiedzieć po tej swojej działalności tutaj w Grudziądzu, czym by się pan zajmował w ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech, czterech latach, żebyśmy tak mogli tam powiedzieć, jakiego typu to była działalność? Do końca 2012 roku byłem pracownikiem Reala,
czyli pracowałem dla koncernu Metro AG. Od tego momentu, po zakończeniu współpracy, prowadziłem własną działalność Private Asset Management, gdzie zarządzałem własnymi aktywami finansowymi.